kolejny bank. Ach, tak. Nie no, Misiu w tej części jest bardzo... Rzekłbym jedną z chyba nawet z bardziej turniejowych postaci ze względu na to, że żagle w niego nie siedzą i w ogóle dostał naprawdę sporo chamskich akcji. No, ale tutaj jest pewne nieogranie na Lee jednak. No zresztą Misiek ma duży model postaci, więc przy ścianie z szybką postacią typu Lee, który ma midkiki zgarniające z ziemi, no to może mieć spore problemy w ogóle ze wstaniem tam. Niestety akurat mi się, według mnie, akcja po boundzie jest trochę randomowa. Nigdy nie potrafiłem myśleć o 100% skuteczności. No ale mi się odegrał. No, finałowa runda tej walki. Niestety tutaj widać, że nożyw na 5 próbował się otulać do tyłu, co w tej grze jest chyba najgorszym, co można zrobić leżąc na ziemi. No i Gon wygrywa swoją drugą walkę. No, myślę, że się już teraz solidnie podbudował moralnie. Ach. Misi jego słynny nowy health swap. Prawie jak Mishima. Sorry. No ale w sumie to mi się Kekekaczego, więc no, nauczył go w końcu po 6 częściach gry Hellswapa. Teraz mi się musi nauczyć Heńka podnoszenia się tego w miejscu, no, stand-upa. Kręcenie się na ziemi, na tyłku. Tak, no wykonanie Kekekaczego naprawdę by super wyglądało. Szczególnie gdybym wrócił... Do pieluchy. No, w pieluszce. I jako ostatni boss, tak się, taki breakdance na tyłku. Naprawdę to by fenomenalnie wyglądał. W sumie to Kumie przydałyby się jeszcze siwe włosy po bokach. Tak jak ma Heniek. I już w ogóle byłby fajny klimat. Nie, spokój. Jeszcze z 5 części, wiesz, nie? Hechaczego 3 razy sklonują, a Kuma dalej będzie ten sam i będzie siwy już. Jeszcze Kuma o siwie jest tego wszystkiego. No, jak tak dalej będzie szło, to Kuma na pewno osiwieje ze stresu, bo tutaj widzę, że Lee, no... prowadzi dosyć... agresywną... ofensywę. No, ta walka na pewno będzie kluczowa do dalszych potyczek, bo tutaj albo będzie wyrównanie... albo... żeliwnie. Mając czwartą wygraną, będzie już o krok od finału, a jednak... No, Gon tutaj zrobił coś niepojętego po prostu. Bliskie zaskoczenia, ale... ale to jest po prostu no, niezrozumiałe dla zwykłych śmiertelników, co Gon w tej momencie zrobił, próbując złapać... Tutaj chciał żeliwny się odegrać też unblockiem, ale troszeczkę nie wyszło. A nie, no myślę, że Gon chciał się odegrać za tego tech trapa na ścianie kilka walk wcześniej. No, szykuje się, o, ja jednak żeliwny. 4-1. No to... 4-2. No to ty... Coraz bliżej, święta. To jest finał finałów? Tak, to jest finał finałów. No teraz Gon ma niezłego stresa w sumie, bo jeżeli przegra tą walkę, no to już jest koniec. Jednak pozostał wierny Lee, no zobaczymy, na ile mu się zda. Ta wierność tej postaci. No prawdę mówiąc, to Lee to no, najlepiej mu idzie z tych wszystkich postaci, którymi dzisiaj grał. Z tego czasu wygrał nim turniej na PSP-ku, używając Doom 4-4. Ach tak, no wspaniały ogólnopolski, oficjalny tak. Turniej przecież, nie? No. A to zresztą bardzo wspaniały turniej, no przecież te PSP później były zepsute, przyciski nie działały, a ludzie dalej grali ten turniej na nich, nie? No, woleli jeszcze białe, wiesz, w ogóle były bardziej skuteczne od czarnych. No okazało się właśnie, że w biatykach białe PSP są lepsze od czarnych.
Nie wiadomo dlaczego, ale po co się ponoć wygodnie nimi gra, no. I została no. tylko jedna runda dla żeliwnego do zdobycia głównej nagrody. Czy wytrzyma presję? Przekonajmy się. No Gon ma teraz nóż na gardle cały czas, bo nawet jak wygra, to jest ta świadomość, że żeliwny wie, że żeliwny jest niebezpiecznym przeciwnikiem. I ściana, co będzie dalej? Aj, nieudany unblock. No Gon już się nauczył, że przy miśku się nie tak roluje po boundzie. Co my tu mamy? Akcja rodem z Ryana. Niemożliwe. Jak to się stało? No ale użytkownicy widocznie doszli do, czy gracze widocznie doszli do porozumienia w tej sprawie no, i kontynuują walkę. Wytniemy to, nie będzie tego... No, wytniemy to, no jasne, no. No, ale nawet niech tak będzie, niech tak będzie, że oliwa sprawiedliwa, niech będzie. Czy Gon wtedy przyjmował inicjatywę? Tak, tak, akurat to jest akurat oliwa sprawiedliwa. Nasi wojownicy ninja właśnie patrzą wszystkim na ręce, czy ktoś czasem nie wciska przyciski? No właśnie. Rikimaru czuwa, także nie ma żartów. Niech tutaj biorą i kieszenie przytrzypują, kurtki, wszystko. Ja też tu byłem, tak zapytałem. O. I co będzie? Czy to będzie już koniec? Jeszcze nie, ale... Mamy Rage'a. Czy to będzie koniec? I tak! Tak, tak. Koniec. I Żeliwna 5 zostaje zwycięzcą naszego turnieju Tekken 6. Gon zajmuje drugie miejsce, trzecie natomiast zajmuje Kurek. No dosyć niespodziewany obrót spraw, ze względu na to, iż po prostu nasza Żeliwna 5 nigdy nie startował w żadnym turnieju offline. Tak, ale też trzeba podkreślić, że ostatnimi czasy na Honmaru również okazał się dobrym graczem w turnieju online, tak. Pokazał się z dobrej strony. Co prawda nie poszło mu za bardzo, ale to jest online, prawda? No w Tekenie, no. Grze namko. No, zamienić parę słów ze zwycięzcą naszego turnieju, Tekena 6. Z żeliwną pięścią. Chodź tu. No dobra, no jak się czujesz wygrywając swój pierwszy, jakbyś nie patrzył taki poważny, no w ogóle pierwszy turniej, prawda? No i no, w sumie niezłego kalibru, bo dobrzy gracze się, prawda, zebrali na nim. No, czuję się nieźle, tym bardziej, że miałem sporą przerwę, jeśli chodzi o granie offline'owe. Gram w zasadzie tylko online i casualowo sobie pykam z kumplami offline, także cieszę się, że wygrałem. Cieszę się. I jak ze sparing partnerami w twojej miejscowości? A bardzo dobrze, nie narzekam. Wszystkie gwiazdy praktycznie z czasów... Były gwiazdy, tak? Były gwiazdy, tak. Icek, Master i tak dalej, i tak dalej. Także gramy sobie, jest fajnie. No i jak się zapatrujesz na kwestie online, prawda? No, teraz masz bezpośrednie porównanie z turniejami online i offline, prawda? Jako, że brałeś udział w tego i tego typu imprezach. No, turniej offline'owy jest o tyle lepszym rozwiązaniem, że jest organizator, który czuwa nad tym cały czas i nie ma żadnych wałków, które wychodziły i były w turniejach online'owych, także turnieje offline'owe są wiele fajniejsze. No i nie ma to jak czuć przeciwnika siedzącego obok siebie. To jest po prostu niepowtarzalne uczucie. A co możesz powiedzieć o swoich przeciwnikach w tym turnieju? No, który sprawił ci najwięcej problemów? Najwięcej problemów sprawił mi zdecydowanie finalista. Gon, tak? Z którą grałem w finale, Gon, tak jest. No Gon miał ciężką przeprawę, niejednokrotnie z Niedźwiedziem, też w przeszłości, że tak powiem. No dlatego się zdecydował zmienić postać, prawda, na nieco bardziej... Musi się jeszcze ograć. No musi się ograć, no już nie pamięta widocznie jak się gra przeciwko tej postaci. Dobra, zamienimy może kilka słów z drugim miejscem. Gon. Co się stało, Gon? A co się stało? No kuma się stała, totalne nieprzygotowanie. Ogólnie też już gram tak powiedzmy rekreacyjnie, więc brakuje formy. No a Mirek jak widać bardzo dobrze wiedział gdzie karać, gdzie się schylać. Nie miałem za dużo do powiedzenia. No cóż, no dalej wybrałeś Dragunova i Lee, tak? No chyba nie poświęcałeś tyle czasu co Kangurowi, nie? No w sumie Lino grałeś kiedyś, prawda? Grałeś kiedyś, no ale mimo wszystko w tej części nie poświęcałeś chyba dużo uwagi, nie? No niestety nie. Głównie z takiej przyczyny, że gram na Xboxie i Xboxowy pad nie pozwala mi grać ni tak, jakbym chciałbym grać. No ale przesiadka na PS3-kowy pad jaka była? Taka w miarę płynna? No
płynna. Większość czasu swojego, Tekenie, które przegrałem, grałem na padzie akurat z PS2, także jest jak jazda na rowerze. No, no tego się nie zapłynę, prawda? No tutaj widocznie pan trzecie miejsce, pan Kurek bardzo chce wystąpić przed kamerami, także zapraszamy. Panie Kurek, chodź to tu pan. Nie, no niestety musi być bardzo zmęczony, tak, po tej całej wyczerpującej imprezie, po non-stop krzykach ludzi tam grających, czy małpiatkach, przepraszam, grających w tego CS-a i tak dalej. No, to by było na tyle. Impreza za ogólnie oceniam jako, no, przeprowadzono bardzo, bardzo w sumie fajnie. Bardzo fajny klimat w ogóle panuje tutaj na hali, bo naprawdę, no, tyle sprzętu, no, jeszcze nie byłem na turnieju, na którym by były, no, była taka atmosfera turniejowa, nie ukrywajmy. No, spokojnie można dorównywać, myślę, że zagranicznym imprezom tego typu, naprawdę. No, czekam na kolejną edycję, na którym, no, mam nadzieję, że znowu będzie jakiś turniej w jakąś bijatykę, dzięki czemu znowu serwis Honmaru będzie mógł pomóc, prawda, w organizacji. Zrobimy to z największą przyjemnością.